Telewizyjny film w produkcji czechosłowackiej z serii Przygody rozbójnika Rumcajsa. Jak Rumcajs poszedł do Kartuz po pszczoły. Pewnego razu do Jiczyna przybył nowy starosta. Nazywał się Niewratek. O nie! Dosyć, już ja mu pokażę! Kiedy dowiedział się o Rumcajsie, skoczył po rozum do głowy i wybrał się do Kartuz do więzienia. Prosto do naczelnika. Czym mogę panu służyć, starosto? Proszę się nie krępować. Wymyśliłem chyba sposób na Rumcajsa. Musi mi pan wypożyczyć więźnia rozbójnika. Rozbójnik przeciw rozbójnikowi to najlepszy sposób. Dobrze, sam go pan sobie wybierze. Najpierw przyprowadzili rozbójnika Halanka. Rozejrzał się wkoło i ukradł natychmiast wszystkie muchy. O nie, tego nie chcę. Ten, kto ugania się za muchami, nie sprosta poważniejszym zadaniom. Jako drugiego przyprowadzili rozbójnika Chupra. O nie, nie chcę go, powiedział starosta Niewratek. No nie ma za grosz rozumu. Naczelnik zastanawiał się, kogo by jeszcze przedstawić panu staroście, kiedy zjawił się w progu mały, mizerny człeczyna o pucołowatej twarzy i przy milnym głosiku. Oto jestem. Właśnie o kimś takim myślałem. Ucieszył się starosta. Na imię mu Czelisz. Wyjaśnił pan naczelnik. Czelisz, dziękuję. I wręczył staroście Niewratkowi pismo, w którym było napisane, że wolno mu zabrać Czelisza w bardzo ważnej sprawie. Był taki upał, że na dębach pękały niedojrzałe żołędzie. Rumcajs schłodził się przy skale i zbierało mu się na drzemkę, ale pszczoły mieszkające w jego brodzie brzęczały tak niespokojnie, że aż zaniepokoiło to Hankę. Masz, Rumcajsie, boję się, czy ten upał nie zaszkodzi pszczołom. Nie obawiaj się, Hanku, zaraz je trochę przewietrzę. I Rumcajs uspokoił pszczoły cudownym miodowym zapachem. A Hanka chwilę potem wybrała się do Jiczyna po zakupy. W tym czasie podkradali się od tyłu, w pobliże jaskini, starosta Niewratek i rozbójnik Czelisz. Czelisz przygotował sprytny rozbójnicki fortel, jak zwabić Rumcajsa do więzienia. No, dalej, pokaż co potrafisz, ruszaj! Bierz się do roboty. Rumcajs zapadł właśnie w najgłębszy sen. Pszczoły w jego gęstej brodzie, znużone upałem, również odpoczywały, pobzykując cichutko. Ale Czelisz jednak je usłyszał i sprytnie złapał ich królową matkę. Cały rój podniósł alarm. Pszczoły bowiem strzegą matki jak największego skarbu, więc natychmiast wyruszyły w ślad za Czeliszem. A jednak udało nam się go przechytrzyć. Cieszył się starosta Niewratek. Pewien jestem, że Rumcajs nie opuścił w biedzie swoich pszczół, tylko patrzeć, jak ruszy za nimi. Czelisz doprowadził rój pszczeli aż do samych Kartuz. Kiedy przyjdzie tu Rumcajs, panie starosto, wystarczy zatrzasnąć bramę. Brawo, dzielnie się spisałeś. W zamian za to obiecuję szepnąć o tobie panu naczelnikowi dobre słówko. Rumcajs otworzył oczy i coś go zaniepokoiło. O, mojej brodzie jest stanowczo za lekko. Pewnie za to pszczołom jest ciężko. Brrr.
nadstawił uszu i nasłuchiwał, czy nie doleci go furkot pszczelich skrzydeł. Było dokładnie tak, jak przewidział Czelisz. A nie mówiłem? Już tu jest. Złapiemy go jak mysz na słoninkę. A Rumcaj z całej siły wytężał wzrok. Kiedy zobaczył wreszcie pszczoły, zawołał na nie cichutko w pszczelim języku i królowa matka, a za nią cały rój, w mig ukryły się w brodzie Rumcajsa niczym w ulu. Tylko tutaj czuły się bezpiecznie i spokojnie. Do zobaczenia! Zawołał Rumcajs, żeby Niewratek i Czelisz nie czekali niepotrzebnie. I lekkim, rozbójnickim krokiem ruszył do Żacholeckiego lasu. Rozgniewany starosta Niewratek bynajmniej nie dziękował rozbójnikowi Czeliszowi. Wystarczyło tylko zatrzasnąć drzwi, by Czelisz znalazł się w celi, którą przygotował dla Rumcajsa. Tymczasem Rumcajs odpoczywał i rozkoszował się zapachem miodu. A kiedy Hanka wróciła z Jiczyna z zakupami, najspokojniej sobie spał. Scenariusz Irena Powejszilowa na podstawie opowiadania Wacława Czwórtka. Muzyka Wacław Lidl. Opracowanie plastyczne Radek Pilarz. Reżyseria Ladisław Czapek. Polska wersja telewizyjna, Studio Opracowań Filmów, Oddział w Łodzi. Thank you.